Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku vlogu. Odpowiem dzisiaj na kolejne dwa pytania, które otrzymałem na swoją stronę. Pierwsze dwa, które wybrałem sobie z brzegu, są takie. Pierwsze krótka odpowiedź. Krzysiek Lusina. Mam pytanie, czy mając zerwany splot, czyli uszkodzony splot barkowy przy porodzie, jestem w stanie rozbudować mięśnie w ręce, czyli w kończynie górnej, a jeśli tak, to jak do tego dążyć? Tutaj nie ma prostej odpowiedzi. Zależy to głównie od stopnia uszkodzenia tego splotu. Bywają przypadki niewielkiego uszkodzenia, gdzie można doprowadzić aparat mięśniowy i kończynę górną do pełnej funkcji poprzez średnie aż do dużych uszkodzeń, gdzie rzeczywiście ograniczenia mogą być duże. Także niestety tu odpowiedź zależy od określenia, w jakim stopniu ten splot był uszkodzony. Ale pytanie, na które można więcej odpowiedzieć. Witam Panie Jacku, Pan Marcin Sidło. Mógłby Pan wypowiedzieć się na temat kontuzji, bólów mięśni przywodzicieli uda. Jak radzić sobie z naciągnięciami itp. Jakie istnieją sposoby zwalczania bólu? Myślę, że na ten temat dla wielu osób grających w piłkę ciekawa była odpowiedź. Rzeczywiście w wielu sportach, ale jednym z najczęstszych jest piłka nożna. Problemem są przywodziciele. Mięśnie przywodziciele, głównie mięsień przywodziciel długi, który rozpoczyna się na kości łonowej, na spojeniu łonowym i do dolnej gałęzi kości łonowej. Jest jednym z trzech przywodzicieli, jest najdłuższy, jak to nazwa wskazuje. Najczęściej ulega przeciążeniu, naciągnięciu. Od czasu, kiedy mamy dużo gry w okresach jesienno-zimowo, wczesnowiosennych na sztucznej nawierzchni, problemów z mięśniami przywodzicielami jest o wiele więcej. Nawet najlepsze sztuczne nawierzchnie nadal jednak odstają bardzo od jakości i gry, i treningu, i możliwości amortyzacyjnych normalnych nawierzchni trawiastych. Także po tych zimowych okresach gry tych kontuzji jest dużo więcej. Rozpocząwszy od naciągnięć, poprzez przewlekłe stany przeciążeniowe, można powiedzieć, że postępowanie tutaj polega głównie na uniknięciu przykurczu, który jest wtórnym efektem, ale szybkim, każdego naciągnięcia lub stanu przeciążeniowego przywodzicieli. Po naciągnięciu, po przeciążeniu pojawia się stan zapalny prawie zawsze na przyczepie bliższym przywodziciela długiego do kości łonowej. Ten stan zapalny po paru dniach przerwy w treningu mija, ale szybko powstaje po nim wtórny przykurcz. I ten przykurcz jest powodem dalszych, najczęściej dłuższych problemów z tą okolicą. Najróżniejsze metody leczenia się stosuje, od leków przeciwzapalnych po różnego rodzaju fizjoterapię i przerwę w treningu. Natomiast większość z tych rzeczy nie działa właśnie z tego prostego powodu, że powodem trwałych dolegliwości, powodem trwania problemu jest przykurcz. Czyli kluczem do wyleczenia zarówno w ostrych przypadkach, jak i w przewlekłych jest usunięcie przykurczu. Także podstawową rzeczą tu jest intensywna, jak najszybciej wprowadzona praca manualna nad mięśniem przywodzicielem, również nad przyczepem. Po usunięciu przykurczu, po przywróceniu elastyczności mięśnia najczęściej problem sam znika, przynajmniej w przypadkach ostrych. Jeśli to jest rzecz przewlekła, zazwyczaj jedną z przyczyn tego stanu przeciążeniowego jest zbyt słaba grupa mięśni przywodzicieli. Także postępowanie w sytuacjach przewlekłych polega na tym, aby rzeczywiście równocześnie mocno, długo pracować manualnie, intensywnie nad usunięciem przykurczu, przywróceniem elastyczności mięśnia Przykurcz w mięśniach przywodzicielach tworzy się bardzo szybko, także czas tutaj ma duże znaczenie, ale równolegle polega leczenie na wprowadzeniu treningu siłowego wzmacniającego przywodziciela. Rzeczą dość ważną jest to, że bardzo często dolegliwości z okolicy mięśni przywodzicieli wędrują sobie na spojenie łonowe i poprzez spojenie łonowe na mięsień prosty i skośny brzucha, dlatego że przyczepy mięśni brzucha oraz mięśni przywodzicieli splatają się, łączą ze sobą na powierzchni przedniej spojenia łonowego. Także jest to często powiązane ze sobą. Ten stan zapalny i przykurcze często w efekcie dotyczą wszystkich tych okolic i zarówno mięśni brzucha, jak i przywodzicieli. Także skracając, podsumowując, postępowanie w stanach przeciążeniowych, w naciągnięciach, w stanach zapalnych mięśni przywodzicieli jest takie, że trzeba jak najmocniej, jak najintensywniej pracować manualnie nad usunięciem przykurczu i przywróceniem elastyczności mięśnia, równocześnie oczywiście wspomagająco przeciwzapalnie miejscowo, ale drugą równie ważną rzeczą jest wprowadzenie stopniowego, coraz intensywniejszego treningu siłowego. Są specjalne protokoły bezpiecznego, ale efektywnego wzmacniania tych mięśni. Taką ostatnią sytuacją, kiedy nie działa to leczenie zachowawcze i nie udaje nam się usunąć przykurczu mięśni przywodzicieli, czyli dolegliwości wtedy nigdy nie ustają, jest zabieg operacyjny. W niektórych przypadkach podejmujemy decyzję o takim leczeniu, kiedy działamy 2 miesiące w sposób zachowawczy i nie ma żadnych efektów. Podejmujemy taką decyzję, ponieważ wtedy mamy pewność, że po 2,5 miesiąca zawodnik wróci do gry. Leczenie jest do niedawna jeszcze uznane za szarlatańskie, dziwne, ale dzisiaj już jest coraz większa świadomość, że jest skuteczne i nieszkodliwe. Polega na odcięciu przywodziciela długiego od przyczepu bliższego do kości łonowej. Ten mięsień przywodziciel obkurcza się, zjeżdża w cudzysłowie sobie troszkę niżej, przyrasta się do pozostałych przywodzicieli, głównie do przywodziciela wielkiego i tak samo dobrze pracuje, taką samą funkcję ma, natomiast nigdy więcej z tym przyczepem nie ma problemów. Po dobrej rehabilitacji 2-2,5 miesiąca po wraca się do gry i w przypadkach, kiedy nie widzimy efektów leczenia zachowawczego, jest to dobra decyzja, bo daje nam już pewność określenia czasu powrotu zawodnika do gry. To by było tyle. Oczywiście w wprowadzeniu, tak jak w innych kontuzjach, w wprowadzeniu zachowawczym i pooperacyjnym i treningu rehabilitacyjnym mięśni przywodzicieli można wspomagająco stosować tejpy odciążające do czasu wzmocnienia mięśni, odciążające te mięśnie i zmniejszające przeciążenia. Tutaj jakby chcieć nawiązać do anegdoty którejś z tych, które sobie przygotowałem. Tych tejpów dzisiaj mamy różne rodzaje, różne napięcia, różne kolory, cała moda teraz tejpowania też i jakby nawiązując do tej mody mogę opowiedzieć taką sytuację ostatnio śmieszną, mam nadzieję, że Krychu nie obrazi się, Krychu jako jeden z tych, którzy zwracają uwagę na trendy w modzie, jest jednym z nich właśnie. Ostatnio miałem okazję spotkać się z Grzegorzem. Zadzwonił któregoś dnia: Doki, jestem u Ciebie za 5 godzin. Wpadam na konsultację z kolanem. Także wiedziałem, że około północy do mnie przyjedzie do domu. Dzieci, moi synowie, którzy mają 5-10 lat, zaczekali, żeby go zobaczyć, ze mną przywitać i mieliśmy to, co mieliśmy coś tam zrobić, zrobiliśmy, zbadałem Grzegorza, ustaliśmy plan. Generalnie problemu już nie ma. Grzegorz wyjechał, a mój syn jeden i drugi się nie odzywali, ale następnego dnia rano przy śniadaniu dopiero mój starszy syn Janek wypalił: tato, A dlaczego pan Grzegorz miał na nogach pantofelki na obcasach? Także taka śmieszna sytuacja. A propos trendów modowych, tak i poza sportem, jak i w sporcie. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.